Siemarko, tu ja jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj pogram Mirandą w formacie otwartym. Dawno już nie grałem Mirandą, a mam cały czas taki fajny, złożony deck pod nią. Czy też dla niej w sumie, więc postanowiłem się nim pochwalić. Dobra, jak to wygląda? Mam 4 razy tydzień podatków, 4 razy tydzień dusz. To jest, kurczę, wydarzenie, które zostało usunięte z base 2, ale w formacie otwartym można je grać. Dalej mam 3 razy uczonego ze stworów, 4 razy Rakshasa, 4 razy Dżina Więzów Duszy, 4 razy Czarodzieja Mentora, 4 razy Rakshasa, 4 razy Karmazynowego Ucznia, 4 razy Obsydianowego Gargulca, Hasafaha, tego pierwszego niewidoczną strzałę, 2 razy Dżina, 2 razy Maga Złodzieja Zaklęć, raz Mistrzyni Derwiszów, raz Zefirię Wybrankę Wiatru. Zaklęć mamy 2 dispele, 2 razy portal miejski, 2 razy 3 razy błyskawica, 3 razy portal miejski też, raz 5 strzelceńców, to jest unikatowe zaklęcie, do tego jest raz gniew ojca niebo, 2 razy, 2 razy skok w czasie i 3 razy siatka błyskawic, w sumie 16 zaklęć, 0 łutów, 0 budynków, 59 kart. No i zagrajmy sobie tą Mirandą. Gdzie jest panie Miranda? Miranda, Miranda, open, to będzie chyba to, pyk. No i gramy. Mirandu zawsze mi się fajnie grało, lubię tych bohaterów z dwoma piąchami. Problem w tym, że tu Ignatius na mnie czeka, no dobra. Zobaczymy, co z tym Ignatiusem pójdzie. Czy to jest jeden ze znajomych? Tak, to jest jeden ze znajomych. Jeden z moich znajomych z Doca gra sobie Ignatiusem, proszę, proszę. To zagramy coś takiego, piącha i nextura. Z Ignatiusem może być problem, chociaż mam skok w czasie. Więc przy dobrym rushu można to wygrać. Zobaczymy jak pójdzie mi. To takiego, no taki napór zwyczajny. Nic specjalnego, chociaż parę epików jest. Talia! To jest Talia. Miranda. To jest Miranda. Przedstawiam Mirandę. No po Ignatiusie można się spodziewać raczej tylko jednego, czyli discardu. Czego więcej nie można się raczej spodziewać. Odkrywczego. Dobra, zagramy sobie uczonego, bo niestety jest dwa razy tydzień surowości. Pójdźmy w magię i nextura. Tak szybko udało mi się wylewelować, kurczę, ten bohaterkę do 5 poziomu magii. Ja no, żartuję, mam dopiero 2 poziomy magii, ale mam, kurczę, blade 3 uczonych, więc te poziomy są troszkę zawyżone. No, dobra, niech będzie. Okej, okay, to tak, Rakshasa, magia i heja. Nextura. Pytanie, czy on tutaj ma jakieś... To pewnie gra zakazany płomień. Zresztą i tak wytargał tego magicznego przekupnia już chyba na początku gry. Więc pewnie zakazany płomień ma na ręce. Teraz sobie tylko czeka, żeby wylewelować bohatera. Super. Dobra, to tak naprawdę chyba nic nie będę grał. Chociaż kartę mogę dobrać, nie powiem. Teraz to się wszystko ładnie usmaży. Zapewne. Mam skok w czasie, tylko pytanie, czy on przy... W momencie, gdy wylewuje piątą flagę, to pewnie zaraz mi go usunie od ręki. I to tyle, jeżeli chodzi o moje 6 butelek many. Czy o 7. Nie tyle, jeżeli chodzi o moje stwory. Więc pełen wypas. Mierzenie pamięci poleciała, okej. Okay. Okej. Okay. Ten ziomek plus ten ziomek plus Jean. Piącha i heja. I teraz tak, odpalać skok w czasie, nie odpalać go. W następnej turze. Zobaczę.
Avalanche Locku, Boże Yukiko, czy to jest jakiś zabytek, Krysta? No tak, żagdam skok w czasie. Bingo. Okej, okay, to sobie odpalimy to. Bang, bang, bang. Napius zbity do 10. No a niech będzie karma znowu uczeń. Można dobrać sobie kartę i heja. Yukiko na Avalanche Locku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może coś nagram. Jezus, znowu ten autoszczenie, Chryste. Ile on tego na ręce ma? Pytanie tylko, czy ma tron jakiś. Uhi! Zagrajmy karma z nowego. Dobierzemy sobie kartę i nexturę. To tak, masz tron czy nie masz tron? Chyba nie. Jakiś most, to tyle jeżeli chodzi o tron plus kurczę osłabienie. Ja mam w sumie jeszcze jeden kurczę blady skok w czasie, ale mam jeszcze dispel przy okazji. Bingo. Możemy pacnąć. I Ignatiusowi zostaje 5 HP. O, dobra, niech będzie tak. Plus tak. Jeden damage to do przeżycia i nextura. Lock. No to ciekawe, co to za lock. No i co tu będzie? To znaczy to, że nie ma tronu? To fajnie, to będzie GG chyba. Jest jeszcze kurczę tydzień dzikich dusz, więc sobie dopala wszystkie magiczne stwory. No tak naprawdę wszystko mam tutaj magiczne. Więc będzie grubo. Żadnego tronu. No bywaj tak, panie dzieju. Zero surowców. Teraz tak, odpalmy sobie to. To jest 5, to jest GG. No tak czasami bywa z Ignatiusem. Napór po prostu potrafi go zabić. Co tu dużo mówić? Dobra. Pierwsza ofiara szalonej Mirandy. 4-6-0. Ignatius. Zobaczymy, kto dalej wpadnie w sidło Mirandy. Coś dobiera tego przeciwnika dość długo. No nie wierzę, kolejny Ignatius, no seriously. Co to za jakieś pojedynki z Ignatiusami mnie czekają, mam trochę kiepskie rozdanie. Prawdę. To było kogoś innego, kurczę, nie wiem, na zapleczu, tylko kolejny Ignatius. Dobra, czy to będzie szybki, zakazany płomień? Okej, okay. No ja trafiłem znowu na Ignatiusa. Super skok w czasie, no tak, pójdziemy w to. Pytanie, czy koleś ma zakazane płomień na ręce? No, leveluję tą magię od razu. Teraz się tak zastanawiam, czy mam grać
Kurczę, Rakshasa mogłem zagrać zamiast tego Jina, bo jeżeli ma zakazane płomień, to dostanę 4 damage'u na klatę. No i nic nie zagram, zobaczymy. Czy on naprawdę ma na ręce zakazane płomień, czy nie? Tak do końca w to nie wierzę. Chyba nie ma, albo ma i trochę mnie troluje. Zagrać sobie tą Gargulca zagrać. Zatem będzie miał 3 magii, to będzie miał 6 damage'u, będzie zadawał. Zagramy sobie Gargulca tutaj. No i następna tura. Zada mi 6 obrażeń, to Gargulec i kurczę Jean powinien przeżyć. Jeżeli ma zakazany płomień. No dobrze, ma most. Super, przynajmniej 3 damage'u mówi. No to heja szefie, następna tura. Teraz tak, zagram sobie obsydianowego tutaj. Bang, bang. Piąta butla i następna tura. Koleżka wyszuka most albo tron. O, most. Yeah, bingo. Teraz tak, już ma 4 butle many, więc to mnie nie bawi. Coś takiego, tak szasa. Nie będę grał tych kurze dżinów, bo jak zginą, to mi tylko damage zadadzą, więc szału nie będzie. A niestety. 10 damage, no super. Dobra. No utów szczęścia to ja nie posiadam. No nic, trzeba będzie spróbować. Najpierw muszę tylko znaleźć, gdzie jest ten Avalanche Lock. Może będzie fajne. Dobra. A skoro koleś nie ma już zakazanego płomienia, można poszaleć teraz. Pozagrywać sobie trochę jednostek. Nie ma też kurczę blad. No mam nadzieję, że nie ma jakiegoś discardu na łapce, bo mi wyrzuci skok w czasie. Tego bym nie chciał. Mam tutaj skok w czasie i już będę mógł go uruchomić sobie. Boże, co on wytarga? Uuu, to go będzie trochę kosztować. Jest 2 razy tydzień podatków. Miodzio. Dobra, no czy ja chcę grać? Mam 9 surowców za 3, co ja mogę zagrać? Gina plus kurczę uczonego. Bang, bang, bang. Ile tutaj jest? 4? Czy to jest GG? I to wygląda na GG, nie wiem jak wam. Sam raz. Kolejny Ignatius po prostu pada ofiarą Mirandy. Dobra, no to fajnie się gra na tych Ignatiusów, ale szczerze mówiąc wolałbym pograć sobie na jakiś normalny deck, niż się bawić z Ignatiusami i skokami w czasie. Dobra, jest kurczę Sandalfa. A drugi gracz, no niech to będzie. Pewnie to jakieś wombo combo w formacie open, to się często zdarza. Albo jakieś meteory koleś będzie miał, czy coś w tym stylu. Po innych wilczych kapitanów. Okej, okay, magia i nextura. Fiu, fiu. No to tak, Rakshasa większa. Temu da bombkę sprzedać, nextura. Wilcz Captain. Gniew Ojca Niebo. To mi się przyda na pewno na stwory przystani Fopan.
W sensie to. Tylko co ja mogę zrobić? Czy on dostanie szarże? Szarże, ta. I 3 ataku, to będzie grubo. Cztery surowce. Dać mu tą szarżę, czy nie? Czy lepiej coś takiego zrobić? Ningo plus magia. Dobra, następna tura. Teraz pytanie tylko, czy wytarga jakiś gejzer. Niestety. Yeah, Rakshasa poszła do góry. Zaraz piaszczą. Problem w tym, że mnie tutaj troszkę raszuje ten Sandalfon. Za 4. Co by mu tu kropnąć? Czy za 5 grać moich, kurczę, troli? Dobra, zagramy sobie tutaj uczonego. Zaraz, słyszę, że zwierzoludzi dostają premię szarża. Ej, to grubo. Zagramy sobie tutaj zwierzoluda. Bang, bang. Piąta butla i nextura. Więc pytanie, co on zrobi z tymi stwami. Może on nie pamięta o tym, że ma gejzer. Ja nie pamiętam, że ma gejzer. WTF. Dobra, pytanie, gdzie tego legionista zagra. Jeśli no tutaj musi go zagrać, to albo tu. Najlepiej jakby zagrał go tutaj, to bym to fajnie wszystko mógł usmażyć błyskawicą. Siatką błyskawic. No nic, to tak. Wyczuł moją siatkę błyskawic, czy co? Gniew ojca niebo. Kosztuje go 3, wielczy kapitan go kosztuje 2. Co takiego robimy? I problem w tym, że to i tak może być GG dla mnie. Dobra, to tutaj, to tutaj. Pobierzemy kartę i nextura. Bang, bang. Żeby nie miał tych kurczę tanich stworów tyle, to byłoby fajnie. Znowu unik kurczę błyskawic, no. WTF, co to za koksy? Tak, za 6 mogę pacnąć tym. Tu i tu. Tego będę mógł zabić anielskiego obrońcę. Problem w tym, że on może się tu przebić przez tego czarodzieja i będzie GG. No więc zobaczymy. Bingo. Tutaj zagramy tego zioma, takie coś i nextura. Jak mi jakiś czar, jakieś zaklęcie, to może być nieciekawie. Ale chyba nie ma. Mały, jeden HP mi zasunął. Chyba, że ma pało, no to też może być pasowode. Jezu, naprawdę? Boże, ten Sandalfon jest upierdliwy, naprawdę. To tak, Rakshasa damy tutaj. Tutaj damy strzelca, tu damy obsydianowego gargulca. Tu damy swoją Rakshasa jeszcze. Fajnie by było, gdyby nie miał gejzera żadnego. Dobiorę sobie kartę i następna tura. A, no tak. Taka opcja. To też jest ciekawa opcja. To tyle.
Dobra, YouTube, nie będę nagrywał kolejnego pojedynku. Trochę tak wyszły te Ignatiusy. Myślałem, że sobie pogram na jakieś normalne talie, a nie na takie discardy. Ale Miranda całkiem i tak jest spoko. Moim zdaniem. Chociaż ten Sandalfon troszkę jest, kurczę, z tymi wszystkimi zaklęciami magii wody jest dość upierdliwy, szczerze mówiąc, bo nie można się no tak rozhulać trochę z tymi stworami, no co zrobić. Wszystko co zagrałem to praktycznie pożarły gejzery, więc był pełen wypas tak naprawdę. No nic, to tyle, z Mirandą się jeszcze spotkamy. Chętnie bym nagrał coś z Nali, muszę znaleźć tylko jakiś fajny deck i będzie Nala. Dobra, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.